Szósty dzień kwietnia, dzień dobry z Niecieczy, przed nami 26. kolejka Fortuna pierwszej ligi z kilkuminutowym opóźnieniem, ale jesteśmy na żywo dla Was, dla kibiców Brugbet Termaliki Nieciecza. Dzień dobry, ja nazywam się Karol Garncarz, witam w kolejnym studio Bandy Słoni, czyli internetowej rozgrzewce przed tym, co czeka nas na murawie już dzisiaj za kilkadziesiąt minut. W pierwszym panelu moim i Waszym gościem jest Kuba Wróbel, piłkarz Brugbet Termaliki Nieciecza. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Kuba, no zazwyczaj jest tak, że zawodnik, który gości tutaj w studiu, niestety nie może być w polu manewru trenera, jeśli chodzi o kadrę meczową, wykluczacie cię uraz, trener Marcin Broż nie może z ciebie korzystać, to powiedz, bo pojawiło się dużo pytań, jeśli chodzi o twoją osobę, do nich też później przejdziemy, ale nie ukrywam, że najczęściej kibice pytają, jak jest z twoim zdrowiem, kiedy można się spodziewać ciebie w wyjściowym składzie. No myślę, że ze zdrowiem jest coraz lepiej i jak to się mówi, bliżej niż dalej jest. Myślę, że następny tydzień będę mógł już razem z zespołem trenować normalnie na pełnym obciążeniu. Twój uraz nastąpił w meczu z Resowią, czyli w tym spotkaniu, które prowadził tymczasowo trener Jakub Drwal, zaraz przed przerwą reprezentacyjną i też przed tym, gdy do zespołu Słoni przyszedł nowy szkoleniowiec, trener Marcin Broż, więc też ten początek nowego trenera tutaj w klubie nie był na pewno dla ciebie taki komfortowy, no bo ze względu na ten uraz nie mogłeś tak wejść w ten rytm przygotowawczy. No tak, na pewno chciałoby się od pierwszego dnia trenera, nowego trenera w nowym klubie, chce się pokazać, chciałbym się zaprezentować, niestety nie było mi to dane, ale urazy to jest rzecz normalna w piłce nożnej, niestety nigdy nie wiemy, kiedy mogą się przytrafić, także no mi się to wydarzyło. W każdym razie cieszy na pewno to, że miałem okazję z trenerem porozmawiać, muszę przyznać, że dał mi dużo wsparcia, powiedział normalnie, że czeka na mój powrót, także jestem spokojny i robię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić i pomóc zespołowi. Trochę pecha spotkało drużynę Słoni, nie ukrywam, bo Jace Tuominen, też fiński skrzydłowy napastnik, który dołączył też w zimowym oknie transferowym, też zdążył zadebiutować tutaj w meczu z Resowią i też później kontuzja, która w ogóle jego wyklucza do końca sezonu, więc to już zupełnie inna bajka, ale trochę tego pecha na początku tej rundy wiosennej jest. No tak, no. Tak jak wspominałem, myślę, że kontuzja, nigdy nie wiemy, kiedy może przyjść, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Niestety są to przykre sytuacje w sporcie, bo mówi się, że sport to zdrowie, a prawda jest taka, że kontuzje nas spotykają. No jednak w moim przypadku szczęście takie, że ta kontuzja nie jest na tyle poważna i ten okres rekonwalescencji jest krótki. Ale jak spoglądałem wczoraj na trening, to trenujesz indywidualnie, masz jakieś swoje zajęcia, to nie jest tak, że ten uraz całkowicie cię wyklucza, jesteś poza treningiem. Tak, no jest to naderwanie mięśnia dwugłowego. Wiadomo, że pierwszy czas po samym urazie trzeba po prostu odpocząć i dać mięśniowi zacząć się regenerować. Jestem już 2 tygodnie w treningu indywidualnym. Wczoraj trenowałem już naprawdę, mógłbym powiedzieć, na prawie maksymalnym obciążeniu. Także mam nadzieję, że po weekendzie będę już mógł dołączyć normalnie do zespołu i trenować na 100%. Kuba, bardzo dużym aplauzem odbiło się twój powrót tutaj do Niecieczy. Po kilku naprawdę solidnych latach przerwy wracasz tu do klubu. Jak byś określił, no wiadomo, ten uraz na pewno troszkę pokrzyżował ci te plany, ale ten powrót, ten początek, te przygotowania tutaj z zespołem, ta cała atmosfera, która cię tutaj spotkała, co to dla ciebie znaczy? Bardzo dużo znaczy, bo jest to powrót, można powiedzieć, do domu, gdzie zawsze to podkreślam, bo nawet jeżeli nie było mnie tutaj w klubie, grałem w innym klubie, jeżeli tylko była okazja, zawsze zjawiałem się i kibicowałem chłopakom. Przed przyjściem w ogóle znałem dużą część szatni, czy to z boisk właśnie pierwszoligowych, czy ogólnie no, ze środowiska piłkarskiego. Także można powiedzieć, że od pierwszego dnia nie czułem się tutaj jako obcy, a bardziej naprawdę komfortowo czułem się w szatni. No, duża przyjemność przede wszystkim, no, duża przyjemność być tutaj. Pamiętam pierwszy mecz w domu tutaj na stadionie, właśnie widząc z perspektywy murawę ludzi zasiadających na trybunach. To jest na pewno duże szczęście. No, jestem w domu, mieszkam tutaj niedaleko, także mówię, mogę skupić się 100% na tym, co do mnie należy, grać tutaj jak najlepiej, dawać wszystko, co można tutaj, żebyśmy wygrywali, żebyśmy osiągali jak najlepsze
wyniki. Komfort psychiczny dla piłkarza to jest, zgodzisz się chyba, na pewno bardzo ważna rzecz. Myślę, że tak i moim komfortem psychicznym jest to, że właśnie jestem w domu, to, że mam teraz ze sobą całą rodzinę. Jesteśmy tu wszyscy razem. Każdy mecz wiem, że rodzina przyjedzie na pewno na mecz. Te rzeczy, uważam, z biegiem czasu stały się dla mnie największą wartością i myślę, że w wielu momentach, w tych cięższych momentach, to ta rodzina i ta bliskość tutaj tego całego środowiska to pomogło bardzo. Czujesz, że jesteś może takim magnesem, żeby przyciągnąć troszkę tą lokalną społeczność tutaj na mecze? Bo wiemy, urodzony jesteś w Dąbrowie Tarnowskiej, mieszkasz bardzo blisko, w Radłowie mieszkam, tak. Dokładnie, ja pochodzę z Żabna. Z Żabna, tak. Tak jest. Dokładnie, więc jesteś tu, można powiedzieć, swojak, więc też na pewno znajomi, bliscy, dalsi z dawnych lat będą chcieli też przychodzić na mecze, żeby ciebie tutaj oglądać. Tak, myślę, że to jest akurat coś fajnego. Jest też tutaj, gdzieś poruszając się teraz, mieszkając tutaj na miejscu, wiele ludzi spotykam. Z wieloma ludźmi jestem w stanie zamienić kilka zdań na temat właśnie klubu. Też mają wiele pytań. Nie każdemu mogli go zadać. Dzisiaj jest taka sytuacja, że mogą zadać to pytanie mi, ja mogę im odpowiedzieć, udzielić rąbka tajemnicy, jak to wygląda, bo prawda jest taka, że społeczność tutaj lokalna naprawdę bardzo się interesuje i kibicuje temu klubowi, więc można powiedzieć, że to są akurat fajne aspekty, to, że można znajomych zaprosić na mecz, powiedzieć im, żeby przyjechali, żeby kibicowali, na pewno utożsamić się trochę bardziej z kluby, bo ktoś lokalny jest w klubie, także myślę, że to ma plusy i cieszę się, że jeżeli tak jest, że moja osoba jest czymś takim. Kuba, tak spoglądam na Transfermarkt i kluby, w których grałeś. W 2018 roku przechodzisz do Radomiaka, później po Radomiaku była Garbarnia, GKS Jastrzębie, ŁKS Łódź, Stal Mielec, Resowia Rzeszów, Sandecja, powrót teraz do Niecieczy. Zwiedziłeś troszkę tych klubów. Powiedz, czy to z perspektywy czasu dla ciebie jako piłkarza było dobre, że te kluby się tak często u ciebie zmieniały, czy na przykład teraz już po tych latach chciałbyś, żeby na przykład osiedlić się w jednym i dłużej zostać w jednym miejscu, bo trochę tych zmian było, wypożyczenia, transfery. Mhm. Szczerze mówiąc, chciałbym zostać w jednym miejscu. Myślę, że moja historia cała tych klubów, każdy zawodnik chciałby być w jednym klubie jak najdłużej, osiągać z nim jak największe sukcesy, strzelać bramki, wygrywać wszystko. Szczerze mówiąc, mi nie zawsze w każdym sezonie było to dane. Niestety są kluby, w których miałem lepszy czas, są kluby, w których miałem gorszy czas, kluby, które ze mnie rezygnowały i też zmiany, które przyszły z klubu, w którym grałem, na przykład choćby przykład Jastrzębia, grałem w pierwszej lidze, tam miałem bardzo dobry sezon, potem pojawiła się możliwość trafienia do ekstraklasy, więc grzechem by było z tego nie skorzystać. Dla mnie to było poza, gdzie posmakowałem ekstraklasy tak naprawdę w Niecieczy pierwszy raz, no to drugą możliwością był przejście z GKS-u Jastrzębie do ŁKS-u, także tak, no poza tym spadliśmy z ŁKS-em Łódź z ekstraklasy, pojawiła się możliwość do Mielca, do przejść do Stali Mielec, do ekstraklasy, także to były wybory spowodowane tym, co w danym momencie się działo też. Wiadomo, że chciałbym być w jednym klubie dłużej, ale też nie mogę powiedzieć, że poszczególne moje wybory, że ja dzisiaj ich żałuję, bo przez to wszystko, ten cały czas poznałem bardzo dużo wartościowych ludzi, bardzo dużo zawodników, bardzo dużo wartościowych trenerów, także dla mnie jako zawodnika to jest duże doświadczenie. Wyprzedziłeś troszkę moje kolejne pytanie, bo chciałem cię zapytać, jaki był Kuba Wróbel, który odchodził z Nieciecza, a jaki jest Kuba Wróbel, który do tej Nieciecze wrócił? No przede wszystkim byłem bardzo młodym zawodnikiem. Uważam, że z biegiem czasu przekonałem się o tym, że też byłem mało świadomym. Mało świadomym, na czym polega tak naprawdę zawód piłkarza, jakie są ważne rzeczy, jakie są priorytety, na czym warto się skupiać, nie tylko na treningach, ale też na około treningowo. I myślę, że w wielu rzeczach przekonałem się, że robiłem za mało i widocznie to nie wystarczyło do tego. I tak jak mówię, lata mijały, ja zbierałem to doświadczenie, dowiadywałem się wiele ciekawych rzeczy od ludzi w szatniach, od trenerów, w ogóle od środowiska piłkarskiego. No i myślę, że wracam tutaj jako ukształtowany zawodnik, przede wszystkim, tak jak kiedyś ci wspomniałem, status, że jestem teraz tatą, mężem, to na pewno też mi dużo dało. Także myślę, że jestem przede wszystkim dojrzałym człowiekiem i też na wiele rzeczy inaczej patrzę teraz. I mam nadzieję, że nawet przychodząc tutaj, wchodząc do szatni, pewne rzeczy, pewne swoje doświadczenia będę mógł przekazać też młodszym kolegom
i to wyjdzie na korzyść. Kuba, wspominasz o tym, że założyłeś rodzinę, że to jest dla ciebie bardzo ważne, ale też patrząc na tę historię tych klubów, to też w jakiś sposób trzymałeś się danego regionu, też nie byłeś wyrzucany na drugi koniec Polski, więc to też na pewno jest istotne, że Tumielec, Rzeszów, Nowy Sącz, teraz Nieciecza, cały czas trzymałeś się tak w głównej mierze oczywiście tego południa. Tak, trzymałem się, no bo nie ukrywam, że dzieciaki już są w takim wieku, w którym zaczęły chodzić do przedszkola, teraz córka pójdzie do szkoły. Więc mówię, w pewnym momencie pewne rzeczy trzeba przewartościować też i albo może nie przewartościować, a zobaczyć na priorytety. I zmiana środowiska dla dzieci w takim młodym wieku czasem może być po prostu ciężka. I wiem, jak było z naszymi dziećmi, rozmawialiśmy z żoną na te tematy i to nie jest tak, że życie wyrzuciło mnie na drugi koniec Polski, bo ja też nie chciałem, żeby życie wyrzuciło mnie na drugi koniec Polski w poszukiwaniu klubu razem z menadżerami tutaj. Ustaliliśmy, co jest dla mnie ważne i tak jak wspominałem o tych priorytetach, dlatego tutaj starałem się być, pojawiły się okazje, więc po prostu z tego skorzystaliśmy tak, żeby moje życie rodzinne nie było bardzo zaburzone, ale też i sportowo mogło być ok. Zadałem ci pytanie, jak zmienił się Kuba Wróbel na przestrzeni tego czasu, a jak zmienił się klub Brugbet Termalinka Nieciecza w momencie, kiedy ty odchodziłeś, a kiedy teraz wróciłeś tutaj do Słoni? Szczerze mówiąc, wiele rzeczy jest podobne, aczkolwiek no, skłamałbym nie mówiąc, że nic się tutaj nie dzieje, bo na pewno baza, na pewno zaplecze. Pamiętam, jeżeli byliśmy w szatni, to była sama szatnia, teraz jest naprawdę dobre zaplecze odnowy biologicznej, wiele rzeczy. Jeśli chodzi o fizjoterapeutów, o rzeczy, które możemy skorzystać na treningu, przede wszystkim boiska są naprawdę świetne. Myślę, że organizacyjnie cały czas jest ten bardzo dobry poziom trzymany. Kuba, ja oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nas oglądają live na naszym YouTubie o zadawanie następnych pytań, ale mam tutaj kilka, które chciałbym ci zadać. Rafał Ujma pyta na Facebooku, czy jest szansa na twój wyjazd do Gdańska na mecz z Lechią? No myślę, że jeżeli będę w treningu i nie będzie żadnych przeciwwskazań bólowych czy czegokolwiek, będę trenował na pełnym obciążeniu, to myślę, że decyzja należy do trenera. Ocena mojego przygotowania fizycznego przez ten czas tej rekonwalescencji, czy nie straciłem dużo. I myślę, że na pewno sztab będzie się przyglądał i to oni podejmą decyzję właśnie z pierwszym trenerem, czy mój wyjazd. Karol Matysik pyta na Instagramie, kiedy, i tutaj jest ikonka orła, ale rozumiem, że kiedy Wróbel wyląduje. Takie pytanie, kiedy orzeł wyląduje, kiedy Wróbel wyląduje. Tak, wiem. No mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę po kontuzji, ja wiem o co chodziło Karolowi. To Karol, tak? Tak, Karol tak, Matysik? Tak, dokładnie. Tak, to pozdrawiam serdecznie. No mam nadzieję, że jak najszybciej, na pewno chodzi mu o to, że kiedy zdobędę bramkę dla Niecieczy. Robię wszystko, pracuję ciężko na to, żeby to przyszło jak najszybciej. KS Weekend na Instagramie. Jakbyś nie grał w piłkę, to w co i dlaczego w siatkówkę? No myślę, że siatkówka jest też mi bardzo bliskim sportem. Mój sąsiad, gdzie teraz mieszkam na Woli Radłowskiej, zaraził mnie mocno siatkówką ogólnie. To tak jak ja mu tłumaczę wiele zachowań w piłce nożnej, wiele rzeczy z piłki nożnej, tak on zaczął tłumaczyć mi o siatkówce. Szczerze mówiąc, zawsze było mi blisko do siatkówki też. No i po prostu jeżeli są przerwy na przykład między sezonami, to staram się tam gdzieś sobie pograć w siatkówkę, czy to plażową, czy na hali. Także myślę, że dlatego. Jaki jest twój ulubiony kolega boiskowy? Bartek Bieryt zadał takie pytanie na Instagramie. Myślę, że bardzo lubię się z całą szatnią, wiele wspólnego, wiele śmiesznych rzeczy tam czasem, jeżeli coś robimy, to przede wszystkim z Andrzejem Trubechą i z Adasiem Radwańskim, także myślę, że złapaliśmy wspólny język, tak, ale ogólnie w szatni mamy naprawdę bardzo dobrą atmosferę i z każdym, jeżeli jest okazja spędzić 2-5 minut, na pewno to zawsze jest o czym gadać, jest się z czego pośmiać, także myślę, że każdy zawodnik w szatni. Kuba, przepracowałeś ten okres przygotowawczy i początek tej rundy wiosennej jeszcze z trenerem Mariuszem Lewandowskim. Teraz nastąpiła zmiana, trener Marcin Brosz. Jakie zmiany dostrzegasz, nawet nie będąc jakby częścią tego pełnego treningu, ale widząc jak funkcjonuje drużyna, jakie zmiany trener Brosz i jego nowy sztab szkoleniowy tutaj wprowadza, jak to z twojej perspektywy wygląda? Myślę, że każdy trener poszczególny ma swoją organizację pracy, swój sztab, swoją organizację w sztabie i na treningach. Szczerze mówiąc, no widać tutaj duży poziom, wysoki poziom organizacji całego treningu, naokoło treningowego, czy to odprawy,
Myślę, że zespół też jest, co jest fajne, na pewno dostał pozytywny bodziec taki w postaci tego, że każdy chce się zaprezentować nowemu trenerowi, każdy chce pokazać się na maksa, słychać na treningach i widać intensywność przede wszystkim, bo się śmiałem ostatnio, że... Tak, przerwę ci, bo rozmawiałem przed meczówkę, wywiad przedmeczowy robiłem z Kacprem Karaskim i on też na to powiedział, że tak naprawdę wszyscy mają czystą kartę, bo trener przygląda się każdemu na nowo, jeśli wchodzi w nowy skład, w nową drużynę, więc każdy też ma szansę, aby zapunktować nowego szkoleniowca. No myślę, że tak. Każdy trener, który przychodzi do klubu, ma świeże spojrzenie na pewne sytuacje. Wiadomo, że są trenerzy, którzy gdzieś tam układają sobie swój skład w głowie, myślą, jak to może być, ale są też, jest trener nowy, który przyjdzie, nowy przegląd kadry, zobaczy być może w niektórych zawodnikach to, czego nie widział poprzedni trener. Także tak jak Kacper powiedział na pewno, że ta czysta, przysłowiowa czysta karta to jest coś, co zachęca zawodników, którzy gdzieś tam mniej grali ostatnim czasem, do tego, żeby po prostu walczyć o siebie, o swoją przyszłość, żeby dawać jak najwięcej klubowi. Kuba, dobrze się rozmawia, moglibyśmy jeszcze, ale oczywiście przed nami jeszcze drugi panel, Bartosz na końcu, Akademia Brugbet Termalika Nieciecza, to już za moment, ale na koniec jeszcze, Kuba, nawiążmy do tego, co już za chwilę tutaj na Zielonej Murawie, Zagłębie Sosnowiec, ostatnia drużyna tabeli Fortuna pierwszej ligi, ale już z nowym szkoleniowcem, Markiem Saganowskim, drużyna z kłopotami, drużyna, która jest w bardzo trudnej sytuacji, ale właśnie pewien aspekt niebezpieczeństwa ja wyczuwam, bo nowy trener to zawsze potrafi wprowadzić tchnienie w ekipę, która tym bardziej broni się rękami i nogami przed spadkiem. Także z jednej strony można pomyśleć, że przyjeżdża ostatnia drużyna, będzie to idealna szansa na odbicie się i pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Z drugiej strony wiemy, jak ta piłka jest przewrotna. No tak, Zagłębie ma swoje problemy na pewno i to każdy z nas wie, ale mimo wszystko w momencie, kiedy wychodzisz na boisko, tak naprawdę nikt nie rozmyśla o tych problemach, a są zawodnicy 11 na 11, którzy prezentują tam jakiś poziom w meczu i zawsze trzeba uważać. Jest nowy trener, każdy zawodnik będzie właśnie to, o czym wspominaliśmy. Na pewno chciał się jak najlepiej pokazać w meczu bezpośrednio trenerowi. Także myślę, że to nie ma znaczenia też, że Sosnowiec jest na ostatnim miejscu, bo wiemy, jaka ta liga jest tutaj. Ostatnia drużyna może z pierwszą wygrać, także, ale z drugiej strony myślę, że my też jesteśmy pewni swego i naprawdę pracujemy dobrze i ciężko, bo mimo, że czasem trenuję indywidualnie, ale staram się być na boisku, oglądać, jak chłopaki trenują, także myślę, że też jesteśmy dobrze przygotowani, każdy z nas wie, co do niego należy i jak mamy grać, także ja będę dzisiaj trzymał mocno kciuki i wierzę w to, że wygramy. Kuba, szybki typ? 2-0 dzisiaj. 2-0. To był pierwszy panel studia Bandy Słoni. Moim i waszym gościem był Kuba Wróbel, jeszcze kontuzjowany gracz Brugbet Termaliki Nieciecza, ale mam nadzieję, że już na następną kolejkę wszystko się ułoży. Kuba, dziękuję bardzo za odwiedziny. Dziękuję bardzo. Wracamy za moment.
Witamy w drugim panelu studio Bandy Słoni, internetowej rozgrzewce. Przed tym, co czeka nas na murawie stadionu w Niecieczy, ja nazywam się Karol Garncarz. Witam Was po krótkiej przerwie. W pierwszym panelu gościliśmy Jakuba Wróbla, piłkarza Brookbet Termaliki Nieciecza, a teraz w drugim panelu Akademia Piłkarska Brookbet Termaliki Nieciecza. Bartosz Nakończy ze mną. Dzień dobry i z Wami oczywiście, drodzy widzowie. Cześć, Bartosz. Dzień dobry Państwu. Cześć, Karol. Mamy taki trend ostatnio, że zapraszamy Akademię, ale nie zapraszamy bez powodu i za ładne oczy, że tak powiem, tylko za działania, które są tutaj podejmowane w Akademii, bo trzeba przyznać, że jeśli chodzi o Akademię Piłkarską Brookbet Termaliki Nieciecza, to naprawdę dużo się dzieje. Dzisiaj mamy początek kwietnia, ale tak wybiegamy już troszkę do przodu, bo tak, najpierw 26 maja Dzień Dziecka, później 24, a wcześniej jeszcze, bo 15 czerwca mamy kolejną edycję Business Cup, Brookbet Termalika Business Cup, czyli kontynuacja tego, co wspólnie też działaliśmy jesienią. I 24-29 czerwca Camp Brookbet Termalika Nieciecza Akademii Brookbet Termaliki. Tak więc no naprawdę zapowiada się, że to będzie gorące lato tu w Niecieczy. Tak, jak zawsze staramy się działać na różnych polach, nie tylko szkoląc młodzież na treningach, ale też organizując różnego rodzaju wydarzenia okołoszkoleniowe. No też trzeba przyznać, jakby odbiegając od tego, co zapowiedziałeś, że nasza Akademia od samego początku jest w programie certyfikacji szkółek piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej i od samego początku jesteśmy dumnie, nosimy złotą odznakę, czyli to oznacza najwyższy poziom szkolenia. W tym momencie decyzją ministra sportu zostaliśmy wyłączeni z certyfikacji, ale będziemy ubiegać się również o dofinansowanie, o standaryzację odpowiednią w programie dedykowanym Akademiom Piłkarskim Ekstraklasy i Fortuna Pierwszej Ligi. Także tutaj też dla trenerów, dla osób, które odpowiadają za całą Akademię, jest to swojego rodzaju wyróżnienie i docenienie jakości pracy, którą wkładają. A nawiązując do tego, co wspominałeś, tak, 26 maja organizujemy tutaj z okazji Dnia Dziecka wielki piłkarski festiwal dla najmłodszych, dla chłopaków oraz dla dziewczynek. Na dwóch boiskach będą się toczyły mecze bez presji na wynik, bez tabelomanii, która niestety ostatnio często... Tak, przede wszystkim dobra zabawa, piłkarska zabawa, wydarzeniami towarzyszącymi będą również dmuchańce, piłkarskie miasteczko Ergola, czyli naszego partnera technicznego, będzie z nami również firma Adidas, także zapraszamy serdecznie 26 maja do Niecieczy i to nie tylko drużyny piłkarskie, które wezmą udział w całym turnieju, ale również kibiców, pracowników firmy Brookbet, lokalną społeczność. Tak, bo z tego, co mówisz, oprócz tych zmagań na boisku będzie też dużo atrakcji okołobojskowych, więc tak naprawdę nawet gdy rodzice będą chcieli wziąć swoje pociechy, niekoniecznie wstawiając ich do gry, też będą mogli spędzić fajne piłkarskie popołudnie tutaj w Niecieczy. Tak, tak jak powiedziałem, będzie dużo licznych atrakcji, będą animacje dla dzieciaków, malowanie twarzy, konkursy plastyczne. Te wydarzenia będą od samego rana do późnego wieczora, bo ten turniej też podzielony na dwie fazy będzie trwał od rana do wieczora. Także można będzie spokojnie, nawet nie biorąc udział w turnieju, zabrać swoje dziecko do Niecieczy i spędzić aktywnie na sportowo właśnie 26 maja. Wyjątkowo nie w okolicach 1 czerwca z okazji na długi weekend. Chcemy po prostu mieć odpowiednią frekwencję i dotrzeć do dużej liczby odbiorców, stąd trochę wcześniej, tydzień wcześniej zapraszamy właśnie do Niecieczy. No wiesz, kilka razy można świętować Dzień Dziecka, można zacząć to świętowanie w Niecieczy i później 1 czerwca je kontynuować. Dobrze, tak więc serdecznie pierwszy punkt naszych wiosennych działań już omówiliśmy, czyli 26 maja tutaj w Niecieczy piłkarski Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy tych, którzy chcą wziąć udział, tych, którzy chcą się po prostu dobrze bawić, bo naprawdę będzie się działo. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli 15 czerwca, druga edycja Brookbet Termalika Business Cup. Jest to kontynuacja tego, co wydarzyło się jesienią w Dąbrowie Tarnowskiej. Wtedy był to turniej halowy. Teraz wychodzimy na murawę, na boiska. Tak jest. Pierwszy raz rok temu w grudniu zrealizowaliśmy charytatywną edycję turnieju Business Cup, gdzie zaprosiliśmy do rywalizacji lokalną społeczność biznesową po to, aby właśnie rywalizując na boisku pomagać innym. Turniej przyjął się z bardzo dobrym odbiorem.
zarówno ze strony uczestników, jak i tutaj społeczności, więc chcemy to kontynuować w czerwcu, już po sezonie, w świetnych warunkach, bo myślę, że będzie fantastyczna pogoda, jak to ma miejsce u nas o tej porze roku. Chcemy już właśnie na trawiastych boiskach, wykorzystując naszą odpowiednią infrastrukturę, zorganizować turniej. Spokojnie możemy rywalizować wtedy na 4 boiska i zaprosić więcej drużyn, więc zachęcamy serdecznie zainteresowane firmy, które chcą właśnie w sposób aktywny spędzić z nami tą sobotę, zintegrować się też i biznesowo tutaj nawiązać kontakty, do śledzenia strony internetowej oraz social media klubu. Na pewno w tym tygodniu wjedzie informacja o tym, jak się zapisać na turniej oraz co będzie podczas tego turnieju na Was czekać. Bo trzeba powiedzieć, że ta pierwsza edycja, która odbyła się w grudniu w Dąbrowie Tarnowskiej, myślę, że była naprawdę udanym eventem i też pokazała lokalnemu środowisku biznesowemu, że można na sportowo też i zarazem zareklamować się, bo wiadomo, że to też o to chodzi, żeby trochę trafić może do innego grona odbiorców, rywalizować fajnie na parkiecie wtedy, teraz na murawie, no i przede wszystkim zrobić też szczytny cel, bo pamiętam, zbieraliśmy wtedy i zebraliśmy ładną, pokaźną kwotę dla dwóch potrzebujących rodzin, więc te wszystkie, można powiedzieć, ważne aspekty łączą się w jedno. Bartosz, ty wspomniałeś, że teraz będzie szansa, żeby jeszcze więcej drużyn wystąpiło, więc no mamy nadzieję, że środowisko biznesowe tutaj w regionie odpowie i ta frekwencja będzie naprawdę spora. No, my również na to liczymy. W pierwszej edycji wzięło udział 8 zespołów. Teraz z uwagi na to, że możemy na naszych boiskach zrobić więcej takich mniejszych placów, myślę, że one będą o wymiarach zbliżonych do tych orlikowych, to liczymy też na to właśnie, że to środowisko biznesowe w większym wymiarze się zbierze, włączy do wspólnej zabawy, no i też pozwoli nam pomóc, bo na pewno też ta edycja, jej głównym celem będzie to, aby przez sport pomagać i na pewno te środki, które zbierzemy, też przekażemy na szczytny cel. Ostatnio zbieraliśmy właśnie dla dwóch dziewczynek, które zmagają się z chorobami od urodzenia. Ich rehabilitacja jest kosztowna i myślę, że tutaj też na pewno wybierzemy kogoś potrzebującego w regionie, aby właśnie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przez sport, przez piłkę nożną integrować środowisko biznesowe, ale też pomagać. I przechodzimy do trzeciego punktu, czyli 24-29 czerwca. Letni obóz tutaj Akademii Brookbet Thermalika. Opowiedz, do kogo jest ten obóz skierowany, jakie roczniki mogą wziąć w nim udział, ile będzie trwał, to jest taka półkolonia, tak, można powiedzieć? Tak, dokładnie. Od kilku lat już w pierwszym tygodniu wakacji organizujemy tutaj właśnie piłkarską półkolonię dla dzieciaków. Akurat ta aktywność, to wydarzenie jest dedykowane najmłodszym kategoriom wiekowym, także zapraszamy od 6 do 13 lat zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Nie tylko naszych zawodników, ale też przede wszystkim liczymy na uczestnictwo osób spoza klubu. Tutaj barwy klubowe czy przynależność klubowa nie jest ważna i też nie jest ważne to, czy my trenujemy piłkę nożną, czy nie, bo oprócz treningów piłkarskich, które będą jakby wiadomą częścią naszej półkolonii, też mamy bardzo dużo innych aktywności, bo trzeba zauważyć, że właśnie ten wiek, o którym mówimy, czyli 6-13 lat, to jest tak zwany złoty okres motoryczny dla dzieci i musimy im dostarczać jak najszerszych form aktywności ruchowej. Stąd też będą zajęcia ze sportu walki, będą zajęcia na basenie, będą zajęcia ogólnorozwojowe po to, aby bardzo szeroko dotrzeć i popracować przez ten tydzień i żeby nasi podopieczni mieli wrażenie dobrze spędzonego czasu i aktywnie rozpoczęli wakacje. Ale też widziałem, że będzie dużo wspólnej takiej zabawy, będą wyjścia, atrakcje, nie tylko skupiające się na aktywności fizycznej, tak? Tak, no nie samą piłką nożną żyje młody człowiek, więc tutaj też na pewno będą dodatkowe atrakcje. Też na pewno będziemy się spotykać i wykorzystywać infrastrukturę klubu. Będzie można zwiedzić stadion, poznać jego tajemnice, zakamarki, spotkać się na pewno z zawodnikami pierwszej drużyny. W planach też jest wyjście na kręgle, inne aktywności. Na pewno też tutaj co roku jako niespodzianka przyjeżdża do nas jedna z zaprzyjaźnionych drużyn, żeby rozegrać taki mini turniej. Także na pewno kto dołączy tutaj do naszego wydarzenia, nie będzie żałował, a szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej klubu oraz na Facebooku.
Akademii Brugbet Termalika Nieciecza. Przeanalizowaliśmy te trzy wydarzenia, które nadchodzą latem. Oczywiście zachęcamy różne grupy wiekowe, różne grono odbiorców do udziału. Ale Bartosz, ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden temat, bo miałby dzisiaj też z nami Dawid Krupa, trener U10, ale obowiązki meczowe przeszkodziły mu, żeby tu usiadł obok ciebie. A chciałem też zapytać właśnie o to, ponieważ w Akademii Brugbet Termaliki Nieciecza roczniki są od najmłodszych tak naprawdę do drugiej drużyny, więc ten przedział jest duży. Jaki region obejmuje tak naprawdę Akademia Brugbet Termaliki? Czy są to dzieciaki tutaj, nie wiem, z Żabno, Dąbrowa Tarnowska, czy to wybiega dużo dalej? Zawsze mnie to ciekawiło, skąd tak naprawdę rodzice przywożą swoje dzieci, bo wiemy, że Akademia jest naprawdę bardzo liczna. Tak, no głównie bazujemy tutaj na naszym najbliższym regionie. Czyli myślę, że w promieniu 20 km, 30 km od Nieciecza, gdybyśmy taki okrąg zakręcili, to głównie w tych młodszych kategoriach wiekowych stąd są zawodnicy, natomiast im dalej to zawodnicy są z dalszych miejscowości. Też trzeba powiedzieć, że my jako klub współpracujemy tutaj z 21 Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, gdzie są klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. I nasi zawodnicy uczęszczają do tych klas, mają dodatkowe zajęcia treningowe i tutaj właśnie wykorzystując infrastrukturę szkoły możemy sobie pozwolić na to, aby zawodnicy byli z dalsza i właśnie łącząc treningi w szkole i edukację i treningi poza szkołą mogli ten proces treningowy pełniej wykorzystać. Więc ci rodzice tutaj nie muszą się martwić, że tylko piłka, a szkoła gdzieś tam zostanie pchnięta w bok, bo można to połączyć. Tak, w starszych kategoriach można to połączyć, natomiast trzeba przyznać, że i tutaj też trzeba pochylić czoła i podziękować rodzicom, bo w tych młodszych kategoriach wiekowych, gdzie te treningi odbywają się popołudniami, tutaj no niestety na rodzicach spoczywa największy obowiązek i często właśnie te dojazdy, które tutaj się odbywają, to spoczywają na rodzicach, stąd ich poświęcenie. Trzeba docenić, bo to nie tylko jest czas, który dziecko spędza na treningu, ale też trzeba w to wszystko włączyć dojazd, więc tutaj dla rodziców na pewno też trzeba docenić ich zaangażowanie w to, jak wspierają swoje dzieci w ich rozwijaniu piłkarskich i sportowych pasji. Czy jest lepsza akademia tutaj w regionie tarnowskim niż Akademia Brugbet Termaliki Nieciecza? No, na pewno myślę, że wykorzystując infrastrukturę i te standardy, o których wcześniej mówiliśmy, które PZPN weryfikował i które od wielu lat były potwierdzane. I też mając uwagę na to, że zawodnicy mają możliwość jakby przejścia przez akademię do drugiej drużyny i później mieć możliwość dobijania się do pierwszej drużyny, która występuje na dzisiaj w boiskach pierwszoligowych. Miejmy nadzieję, że wkrótce wrócimy też do ekstraklasy, to na pewno jest to dobre miejsce i warte miejsce do tego, aby wybrać dla swojego dziecka na ścieżkę rozwoju kariery piłkarskiej. Szanowni rodzice, słyszeliście słowa Bartosza Nakończego. Ci, którzy się jeszcze wahają, czy posłać swoje dziecko do akademii, aby zapewnić mu ten sportowy rozwój w młodych latach, warto skorzystać z oferty, jaką ma Akademia Piłkarska Brugbet Termaliki Nieciecza. Bartosz, ja bardzo dziękuję Ci za to, że przeanalizowaliśmy to gorące lato, które przed nami tutaj w Niecieczy, ale nie mogę nie zapytać jeszcze o dzisiejszy mecz Brugbet Termalika Nieciecza, Zagłębie Sosnowiec. Jaki jest Twój typ? No, mam nadzieję, że dzisiaj pewnie wygramy. Myślę, że 3-0 to będzie dobry wynik do tego, aby odbić się i iść w górę. A jeszcze korzystając z chwili, zaproszę też wszystkich, bo mamy jeszcze 22-23 czerwca turniej międzynarodowy tutaj u nas na obiektach w roczniku 2013-14, więc jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak młodzież z naszego klubu rywalizuje z zespołami z zagranicy, to też serdecznie zapraszamy. Oczywiście zachęcamy do spojrzenia na social media Akademii Piłkarskiej Brugbet Termaliki Nieciecza. Tam te wszystkie informacje dotyczące tych już czterech wydarzeń, które szykują się w lecie, szanowni Państwo, znajdą. Ja dziękuję za dziś. To było Studio Bandy Słoni, czyli internetowa rozgrzewka przed 26. kolejką Fortuna pierwszej ligi Brugbet Termalika Nieciecza, Zagłębie Sosnowiec. Karol Garncarz, dziękuję bardzo za dziś. W pierwszym panelu moim gościem był Jakub Wróbel, w drugim Bartosz Nakończy, Akademia Piłkarska Brugbet Termalika Nieciecza. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Życzymy udanych emocji dzisiaj i oczywiście trzech punktów dla Słoni.